Dzień dobry. Krótko. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Chcę powiedzieć, że Polska przez 1000 lat swojej historii była krajem wielokulturowym. Wielokulturowość to jest normalność. Dzisiaj tej wielokulturowości, tej różnorodności nam brakuje. Ale ci, którzy mówią o Polsce dla Polaków, podpisują się pod nienormalnością. Podpisują się pod jakąś dewiacją. Jednolitość, homogeniczność. To nie jest stan normalny. To nie jest stan normalny dla Europy, dla świata. To nie jest stan normalny dla Polski. I mam nadzieję, że niedługo Polska będzie znowu różnorodna. Będzie wielokulturowa, że Warszawa będzie miastem różnorodnym, tolerancyjnym. Niestety dzisiaj zalewa nas fala nienawiści, fala nietolerancji, fala przemocy. To jest eskalacja, to jest cała seria napaści, aktów poniżenia innych ludzi ze względu na kolor skóry, ze względu na pochodzenie, światopogląd, orientację seksualną. Ale to nie jest problem, który pojawił się w Polsce wczoraj. To jest problem, z którym mamy do czynienia już od ładnych paru lat. I chcę tutaj powiedzieć o człowieku, który należał do pierwszych, którzy o tym problemie mówili głośno, którzy zwracali uwagę na ten problem, chociaż nie chciano go słuchać. To był Marcin Kornak. To był Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, założyciel Pisma Nigdy Więcej, twórca Brunatnej Księgi, twórca kampanii Wykopmy Rasizm ze Stadionów, inicjator akcji Muzyka Przeciwko Rasizmowi. 2 lata temu Marcin Kornak zmarł, nie ma go z nami dzisiaj. Bardzo go nam brakuje dzisiaj. Ale myślę, że jego dokonania, jego przesłanie jest obecne i jest dzisiaj bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Dziękuję bardzo.